Po szczegółowym omówieniu Spider-Man bez drogi do domu zajmijmy się dwoma scenami po napisach, a właściwie sceną po napisach oraz teaserem Doktora Strange'a w wieloświecie szaleństwa. Przez kilka tygodni wydawało nam się, że uniwersa MCU oraz Sony Spider-Man Universe zostaną połączone, a wszystko to, co wydarzyło się m.in. w filmach o Venomie, nie będzie miało sensu. Scena po napisach Spider-Mana bez drogi do domu pokazała jednak, że był to bardzo sprytny zabieg, aby oba uniwersa mogły być nadal prowadzone oddzielnie. W scenie po napisach w Venomie 2 Carnage Eddie Brock i Venom zostali przeniesieni ze swojej linii czasu do głównej linii czasu MCU, tak jak pozostali złoczyńcy w filmie. Jednocześnie nie wiedzieli, co dokładnie się dzieje, wiedzieli tylko, że ich przyszłość może być związana z Peterem Parkerem. Scena po napisach w Spider-Man bez drogi do domu pokazuje, że był to tylko momentalny przeskok, ale pozostawiający ogromne konsekwencje. Eddie Brock i Venom próbują dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja superbohaterska w tej linii czasu. Dowiadują się tego od barmana, który grany jest przez aktora grającego Daniego Rojasa, Football is Life, to Ted Lasso, który opowiada im o poświęceniu Tonego Starka, o Hulku, Thanosie, a także o Spider-Manie. Jednak bardzo szybko Eddie Brock i Venom zostają wciągnięci z powrotem do swojego świata. Ale Venom pozostawia mały prezencik, czyli kawałeczek symbionta, który zostaje w głównej linii czasu. Pytanie, które rodzi się w tym momencie, jest takie: czy będzie to symbiont Venom, który połączy się z Flashem Thompsonem i pozostanie w MCU, czy będzie to, zgodnie z logiką komiksową i logiką filmów o Venomie, jakiś potomek, dziecko Venoma, które zostało stworzone w drodze podziału. Ja stawiam na to, że będzie to sprytny zabieg na wprowadzenie Venoma połączonego z Flashem Thompsonem do MCU, ale jeśli wy macie inne teorie, czekam na nie w komentarzach. O wiele ciekawiej natomiast robi się, gdy poczekamy do samego końca napisów Spider-Mana bez drogi do domu. Pojawia się wówczas teaser, trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który prawdopodobnie co najmniej przez miesiąc nie zostanie jeszcze wypuszczony do sieci, do momentu aż Spider-Man bez drogi do domu pojawi się na całym świecie, ale zdradza nam wiele szczegółów nadchodzącego wieloświata szaleństwa. Widzimy przede wszystkim Amerykę Chavez, młodą superbohaterkę, której mocą jest wykorzystywanie siły multiversum i swobodne podróżowanie między liniami czasu. To właśnie w ten sposób, a przy okazji tracąc swojego Doktora Strange'a, Ameryka przeniesie się do głównej linii czasu MCU i odszuka Doktora Strange'a, informując go o tym, że coś złego dzieje się w multiversum. Film przedstawi nam kilka wersji Doktora Strange'a, jedna z nich na pewno zginie, a nasz Stephen Strange odczyta to jako koszmar, który nawiedza go bardzo regularnie. Teaser pokazuje nam, że Doktor Strange prosi o pomoc Wandę Maximoff, ale nie chodzi tutaj o wyjaśnienie sprawy z Westview, a o okiełznanie całego multiversum. Wanda szybko zgodzi się na pomoc, ale jednocześnie będzie prawdopodobnie ukrywać swoje prawdziwe zamiary. Widać wyraźnie, że cały czas pochłania ją analiza i nauka czarnej magii, przede wszystkim czarnej magii z Darkholda, i będzie szukać sposobu na przywrócenie do życia swoich synów. Jednocześnie z każdą kolejną sceną będzie stawała się antagonistką tego filmu i ostatecznie walczyć będzie z Doktorem Strange'em, a także Sorcererem Supreme, czyli Wongiem i Ameryką Chavez. Teaser pokazuje nam również jednego z międzywymiarowych stworów. Myślałem, że będzie to Shuma-Gorath, który jest istotny i pojawia się w kilku odcinkach serii animowanej What If, między innymi w tej o Doktorze Strange'u, ale zestawy zabawek sugerują, że nie będzie to Shuma-Gorath, a Gargantos. Natomiast najważniejsze w tym całym teaserze jest pojawienie się kolejnej wersji Doktora Strange'a, czyli Strange'a Supreme. I jestem zafascynowany tym, jak ta postać zostanie wprowadzona do tego filmu, chociaż miałem nadzieję, że będzie to ta sama wersja, którą znamy z serii What If. Jeśli nie widzieliście serii What If, to polecam wam obejrzenie odcinka poświęconego Doktorowi Strange'owi albo ewentualnie obejrzenie mojego omówienia tego odcinka.
Link w opisie oraz w karcie na górze. Strange Supreme jest niesamowicie potężną wersją Doktora Strange'a, który jest mroczną jego wersją, mrocznym jego wariantem, który również, tak samo jak Wanda, skłania się w stronę czarnej magii. I w historii What If najpierw wykorzystuje ją do uratowania Christine Palmer, czyli swojej miłości, a następnie do uratowania całego multiversum. Dlatego bardzo chciałbym, aby What If jako historia opowiadana w multiversum już za moment została potwierdzona jako kanoniczna dla całego MCU, a wprowadzenie Strange'a Supreme i Gargantosa może być pierwszym do tego krokiem. To na razie wszystkie informacje odnośnie przyszłości Spidermana, Venoma i całego filmowego Spider-Verse, a także wszystkie informacje na temat Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Jeśli zauważyliście podczas seansu coś więcej, co miałoby znaczenie w kontekście przyszłości, czekam na Was w komentarzach. A ja Wam bardzo dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się, cześć!